Nowe głosowanie w plebiscycie Belfer UWM 2022 trwa, a my w studiu na Radiu UWM FM gościmy przedstawiciela Wydziału Nauk Technicznych, który ma szansę na tytuł najpopularniejszego wykładowcy całej uczelni 2022 roku. Pan doktor inżynier Wojciech Miąskowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, może zacznę w ten sposób. Czym dla pana jest praca nauczyciela akademickiego? Trudna odpowiedź chyba dlatego że my prowadzimy taką łączoną czynność pracy. Z jednej strony jesteśmy nauczycielami, a z drugiej strony jesteśmy naukowcami. Oczywiście część z nas jest tylko nauczycielami, część z nas jest tylko naukowcami, no a ja jestem w tej sytuacji, że jestem rozdwojony. Więc praca jako nauczyciel akademickich to chyba było to, co mnie przyciągnęło do pracy na uczelni. To tak chyba w skrócie najłatwiej by było odpowiedzieć na takie pytanie. Czyli bardziej dydaktyka? Dydaktyka, chociaż jeżeli chodzi o naukę, też nie jest mi obca. Zresztą tam dorobek o tym świadczy, że nie jest jakoś tam strasznie źle. Natomiast dydaktyka to jest to, co mnie głównie kręci, ponieważ miałem propozycję pracy w różnych instytutach i mimo wszystko zostawałem zawsze na uczelni. Także to jednak dydaktyka też tak to jest to, to co lubię. To co jest takiego w tym kontakcie ze studentem bezpośrednim, co Pana. Znaczy, zawsze e, mówią, że jesteśmy tygodniu. zawsze młodzi. <laughs> <laughs> to znaczy, ja zawsze mówię, że jestem przede wszystkim inżynierem. Ta cała reszta później to jest ten dodatek naukowy jakby, natomiast jestem przede wszystkim zawodowcem, tak, to znaczy pracuję w zawodzie jako nauczyciel akademicki, jako naukowiec, ale też jako inżynier projektant, bo zajmuję się głównie projektowaniem maszyn. No i chyba bawi mnie to przekazywanie tej wiedzy na temat naszego zawodu, tak będę mówił, jako inżynier mechanik. Młodszym pokoleniom i kształtowanie tych młodszych pokoleń. Zresztą też przy okazji działam w różnych stowarzyszeniach takich zawodowych, jak na przykład Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które krzewi tą kulturę techniczną wszędzie, nie tylko wśród młodzieży, ale no, popularyzuje ten zawód, który nie jest najłatwiejszy. No to zapytam, jak Pan przyjął to wyróżnienie tytułu BELFRA na Wydziale Nauk Technicznych? Powiem w tak, w tej trójce, która tam zawsze startowała, jestem już chyba od kilku lat, nie pamiętam już na od ilu. Ale jakoś tak się nigdy nie złożyło, żebym był na pierwszym miejscu. Koledzy zawsze mówili, dlatego że prowadzisz najtrudniejsze przedmioty. Nie wiem, czy to prawda. <grym> Natomiast zawsze było gdzieś blisko. W tym roku jest to pierwsze miejsce na pudle, więc no jest jakaś nobilitacja, wiadomo, tak? Też jak czytałem ten swój opis, tam, który studenci przygotowali, to bardziej cenią mnie za to, chyba, znaczy tak myślę, że jestem zawodowcem niż to, że jestem miły. <grych> bo może nie do końca jestem miły. <grych> surowy bywa Pan? Jak trzeba to bywam, tak, nie, nie ukrywam tego. Znaczy może surowy wymagający bardziej. To surowy to złe słowo, bo nie krzyczę, staram się przynajmniej. Nie pamiętam chyba, żebym podnosił głos, więc raczej nie. Ale tak, wymagam tego, żeby nasi przyszli absolwenci nie stanowili zagrożenia dla siebie i otoczenia. Bo inżynier mechanik to taki zawód, do no, który może pociągnąć, niewiedza jego może pociągnąć ofiary tak dość znaczne. To duża odpowiedzialność. Duża, tak. Nie ukrywamy tego. W zawodzie zawsze jest taka gdzieś tam z tyłu głowy, że pokora jest najważniejsza w zawodzie. A pokora powinna rosnąć wraz ze wzrostem wiedzy, którą student nabywa. No i przyszły absolwent, bo inżynier mechanik uczy się całe życie. Ta Pana postawa w relacjach ze studentami jakoś zmieniała się przez lata, czy od początku przyjął Pan jakieś zasady, które obowiązują do dziś i jakie to są zasady te główne? Koledzy i koleżanki mówią, że złagodniałem. Nie wiem, co to znaczy, <laughs> że staje się mniej wymagający, ale to też znak czasu chyba, nie przychodzi to z wiekiem, natomiast no, młodzież w tej chwili inaczej podchodzi. Jest mniej taka rygorystyczna, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, więc tak, moja postawa też się pewnie zmieniała. Natomiast co do zasad takich, to strasznie uwielbiam uczciwość. Jeżeli dochodzi do ewaluacji wiedzy, czyli do tego sprawdzenia, weryfikacji tej wiedzy, no to chciałbym, żeby studenci pisali sami te prace. Nieważne, ważne jakie napiszą, mogę je poprawiać 7 razy, 10. Ważne, żeby robili to sami, żeby się uczyli bycia odpowiedzialnym za własną wiedzę. To chyba największa taka zasada, która mi tam gdzieś prześwieca. No, i oczywiście, żeby nauczyć, przekazać to, co chyba wszystkim nam, jako wykonującym ten zawód, mam nadzieję przynajmniej taką, żeby to młode pokolenie było lepsze od nas, mądrzejsze. To porozmawiamy jeszcze troszkę o tych Pana zainteresowaniach badawczych, o też e, drodze na uczelni. Jak długo jest Pan z uniwersytetem, z uczelnią związany i e, czym przez te lata się zajmował? Powiem tak, odebrałem jubileuszówkę, <laughs> czyli już trochę lat jest za mną, ponad 20-26 w sumie chyba. Pracowałem w dwóch katedrach, w katedrze materiałów, i teraz jestem w katedrze mechaniki podstaw konstrukcji maszyn. No, co już mówiłem, że zajmujemy się, ja się zajmuję osobiście projektowaniem maszyn. Zawodowo co robiłem w czasie pracy na uczelni? O jejku. Pierwszy laser, jaki był stawiany u nas na uczelni do obróbki, z kolegami żeśmy stawiali na przykład to takie rzeczy. Generalnie zajmuję się łożyskowaniem maszyn wirnikowych, wielkogabarytowych i szybkoobrotowych. To jest moja ta praca taka stricte mocno naukowa, natomiast zajmuję się energią odnawialną też, od strony maszyn oczywiście, zawsze, zawsze od strony maszyn. Nie jestem ani elektronikiem, ani energetykiem, zawsze mówię, że energetykiem trochę może jestem. Do elektronika numer telefonu, to, to jest moja wiedza na temat elektroniki, natomiast na maszynach trochę tam się chyba znam. Więc i turbiny wiatrowe, i turbiny wodne prowadziłem zespół badawczy z Polskiej Akademii Nauk też, który zajmował się turbinami wodnymi turbinami wiatrowymi. Taki zespół też prowadziliśmy po nas na uczelni. I też prowadziliśmy taki duży projekt z POIG, który zajmował się inteligentnymi systemami łożyskowania maszyn wirnikowych, pracujących w czynnikach niskowrzących. A łożyska były zrobione z folii z pazłotek od czekolady. Nie no, żartuję oczywiście. Ale z folii metalowych, cienkościennych. Więc dość szeroko. Natomiast generalnie ten taki pion mocno naukowy to są systemy łożyskowania dużych i małych maszyn. Od takich dużych energetycznych, bardzo dużych, 200 czy tam więcej megawatów mocy, gdzie łożyska ważą kilka ton, jedna sztuka czasami potrafi ważyć, do takich małych, które są wielkości paznokcia. Więc tamte się kręcą 3000 obrotów, te się kręcą 100-200 tysięcy obrotów, więc trochę jakby rozstrzał jest, ale to, to samo zagadnienie, podobne przynajmniej. Praca naukowa w takim temacie też wymaga pewnie przez tych 20 kilka lat ciągłej aktualizacji wiedzy i reakcji na to, co dzieje się w świecie. Więc z jednej strony mówi Pan o tym kontakcie z młodymi ludźmi, że to w jakiś sposób odmładza, tak to nazwijmy, ale też siebie, swoją wiedzę, swoją bazę danych trzeba aktualizować na bieżąco. No tak, to jest niezbędne w naszej pracy. To znaczy, na jakim etapie funkcji byśmy nie byli? Czy jesteśmy tylko dydaktykami, czy tylko naukowcami, czy tą mieszanką? to uważam, że niezbędne w naszej pracy jest rozwijanie swojej wiedzy i aktualizowanie. No to jest jakby część naszej pracy. To znaczy jako inżynier mechanik też to jest niezbędne w pracy. Także w każdym etapie, jak się nie uczymy, to się cofamy. Nie to, że stoimy w miejscu, tylko się cofamy, ponieważ cała reszta jedzie do przodu. Więc musimy się aktualizować. Czytać, słuchać, oglądać Żałuję trochę, że konferencje tak umarły trochę przez ewaluację nauki, dlatego że nie ma tej wymiany myśli i nie ma na to środków przez to, bo nikomu to się nie opłaca, więc specjalnie konferencje troszkę umarły. Nie to, że całkiem, bo to też nieprawda, ale no jest trudniej wyjechać na konferencje, żeby pokazać swoje umiejętności, ale przede wszystkim, żeby pozyskać wiedzę z zewnątrz. Kiedyś było trochę łatwiej. No, trzeba mieć projekt badawczy, żeby było to możliwe. Z pieniędzy startowych ciężko to zrobić. Znaczy, daje się to oczywiście jakoś tam, jest to też możliwe, natomiast jest trudniej. Tu pod tym względem jest trudniej, tak. Praca na Wydziale Nauk Technicznych, praca nauczyciela jest też specyficzna o tyle, że y, przede wszystkim do czynienia ma pan ze studentami, rzadziej ze studentkami, prawda? Jakbym miał określić wśród swoich dyplomatów, których trochę było, bo zawsze jest ich sporo, chociaż nie mam czasu aż tyle, to aż ta przewaga aż taka nie jest, nie? Nie. Znaczy, wiem, że studentki są dwie, trzy, cztery na roku, ale z dwóch na roku potrafiły dwie umie robić dyplom, więc jakby nie mam tu żadnego problemu z tym. Uważam, że dobra kobieta, w sensie dobra w zawodzie. Inżynier mechanik, tak samo dobra, a więc nawet lepsza od faceta, ponieważ jest bardziej skrupulatna. A faceci, to, to my tam mamy różnie. Czyli zachęcałby pan na przykład... Tegoroczne maturzystki do tego, by nie bać się ależ, studiów o, o, oczywiście. Oczywiście, jeżeli taką mają smykałkę, bo to nie jest takie proste. Wszystkim się wydaje, o ja teraz będę mechanikiem. No jak lubisz, to bądź. Jak nie lubisz, to może coś innego. Więc zachęcam tych, którzy chcieliby wybrać i się wahają, to jasne, jak najbardziej. I jedną płeć i drugą nie ma to znaczenia. I trzecią. No, to zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą być inżynierami mechanikami. Zapytam jeszcze o to, co zajmuje Pana poza uczelnią, bo też finalistów plebiscytu staramy się przedstawić od tej bardziej prywatnej strony. Naukowcy czasu wolnego mają niewiele, często w tym czasie wolnym też żyją nauką, ale jak Pan stara się od czasu do czasu odpocząć od tych obowiązków uczelni? Znaczy mówią mi, że jestem pracocholikiem, więc tak, taką anegdotkę zawsze opowiadamy, że mój obecny kolega, który pracował ze mną jako student w projekcie, ponieważ zdarzało mi się zatrudniać studentów do projektu, oczywiście płacąc im za to, to nie jest żaden hmm. wyzysk, dzięki temu kariery robią też na zewnątrz. Ludzie, których sami zawoziliśmy do instytutu, są często wicedyrektorami tych instytutów, albo nawet profesorami wyżej niż ja, a to byli moi studenci, więc to, to też jest jakaś tam pasja. No i ten student pisze do mnie o trzeciej w nocy i on, nie pamiętam, trzecia ileś, skończył pracę nad czymś i mówi, panie doktorze, proszę tam sprawdzić, przesyłam to, co żeśmy się umówili. I mówi, składa komputer i za 20 minut tsz, dostaje maila ze zwrotnego, dziękuję panie tam Krzysiu, czy tam Franku, dziękuję za owocną pracę, należy poprawić to, to, to i to na 6.10 potrzebne więc na pytanie, jak się pracuje ze mną, to mówią, że szybko więc ten z pochłania mi trochę czasu, ale to też nie jest tak kiedyś działałem w ruchach ekologicznych, takich które troszczyły się o przyrodę, nie wojowały ze wszystkimi na świecie byłem strażnikiem Parku Bieszczackiego, strażnikiem Parku Roztoczańskiego, ale oczywiście tam młodszy człowiek teraz wiadomo, że trochę trudniej znaleźć na to czas ale dalej lubię zaszyć się gdzieś w burz Jestem przewodnikiem też Bieszczadzkiego Parku Narodowego, także w Bieszczadach spędzałem połowę młodości. Także... Zna pan dobrze. dobrze. No powiedzmy, że <grym> wysłała mi koleżanka zdjęcie, powiedz mi gdzie to jest, no to jej piszę tu i tu. A skąd ty wiesz? Ja mówię, no jeszcze, jeszcze aż tak się nie zmieniło, także lubię sobie pojeździć, pozwiedzać, to takie tradycyjne, nic nowego, zwłaszcza, że jakby zakończam etap wychowywania własnych dzieci, no bo wchodzą w dorosłe życie, więc ten etap trochę zajęł mi czasu i też jak pokazywaliśmy im świat z żoną, no to pokazywaliśmy już ten świat i to też yy, zwiedzając różne miejsca. Więc to jest ta pasja. Oczywiście jak każdy, muzyka bardziej ciężko niż lekko. Ulubiony Ech. zespół? Jeżeli chodzi o ciężko, no zawsze mam problem. Syn się ze mnie śmieje, że to nie metalowy zespół, bo trochę ACDC, ale Scorpions, chyba tak. No Metallica, jak wszyscy, tam nic nowego. Syn słucha Rammsteinu, też yy, może być. Tak. To jeżeli chodzi o twardą nutę. Natomiast jeżeli chodzi o lżejsze słuchanie, to poezja śpiewana. I o dziwo grechutę bardzo lubię, niemena. Stare dobre nudziarstwo, ale to tak jak y, wszyscy, którzy się tym zajmują. No i kilka nowych rzeczy. Zresztą y, u nas w gminie, gdzie kolega Paweł jest ojcem dyrektorem Goku, nazwijmy go Gokiem, chociaż on się nazywa teraz inaczej, w Gnieźsławdzie, odbywają się spotkania z Bartem. Zapraszamy, super imprezy, świetna rzecz, polecamy. Zresztą pan redaktor chyba też tak. uczestniczył i też Znale. wie o czym mówię, także zachęcamy, można się rozerwać i uwielbiam zbieranie grzybów i trochę się na tym znam, więc tak nie tylko w sensie pójdę sobie do lasu, chociaż to mnie odpręża, ale o każdej porze roku hmm. można iść i jest każda pora roku dobra na zbieranie grzybów, hobbystycznie oczywiście. Znamy zatem bardzo dobrze już, albo dość dobrze Belfra, Wydziału Nauk Technicznych 2022 roku. To jeszcze zapytam na koniec, panie doktorze, jakie emocje wzbudza w panu ten ostatni etap, to co dzieje się w tej chwili, to co się wydarzy 25 stycznia, kiedy w Centrum Konferencyjnym poznamy tych najlepszych? Ojeju, to chyba złe pytanie do mnie, bo... Takie rzeczy są e, wartością, wartością dodaną. Tak, są trochę poza mną. Tak. Znaczy, obiecałem studentom, że jeżeli dojdzie do tego, że będę e, reprezentował nasz wydział, za ich oczywiście błogosławieństwem, to będę dbał o to, żeby tak było. Więc oczywiście tam rozmawiamy, zachęcamy do głosowania. Natomiast, czy czuję niepokój w dołku i podniecenia? Nie aż tak mocno pewnie. To, co było najciekawsze w tym, to to, że nasi studenci mnie doceniają. Natomiast umówmy się, wygranie na forum uczelni to tak naprawdę ma już mniej wspólnego z tym, co zależy od nas, a bardziej co zależy od, kiedyś to ktoś ładnie powiedział, mobilizacji studentów chyba, tak, bardziej. Natomiast no, fajnie by było oczywiście zostać belfrem całej uczelni. No, nikt nie powie, że nie sprawia mu to przyjemności, nie będę tu obłudny i mówił, o nie, no, no, poza mną. Natomiast nie, nie wstaję każdego dnia i nie się zastanawiam, co by było, gdybym wygrał. To nie, raczej nie. Ale fajnie będzie też się spotkać 25 stycznia w gronie tych 16 najlepszych. Jasne, oczywiście. No, są sami ludzie, których lubią studenci, powiedzmy. Tak, doceniają. Może to by było chyba lepsze słowo, bo lubiany to jedno, a doceniany to druga rzecz. Pan doktor inżynier Wojciech Miąskowski, finalista plebiscytu Belfer UWM 2022 z Wydziału Nauk Technicznych. Gratulujemy już tego wydziałowego wyróżnienia i życzymy powodzenia w ostatnim etapie. Dziękuję panie rektorze, dziękuję państwu za uwagę.